Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest korydoras panda. Kielisek panda to nieduża, denna, słodkowodna rybka z rodziny kielisowatych, pochodzi z rzeki Ucayali i Pachitea, górnych dopływów Amazonki w Peru. Pierwszym opisał w 1968 roku Rentel Fritches. Dla akwarystyki została wprowadzona w 1971 roku. Woda w rzekach Ucayali i Pachitea miękka i kwaśna, a podłoże piaszczyste. Woda w rzece zasilana z gór andyjskich podczas roztopów. Temperatura wody często spada do około 17-19 stopni Celsjusza. Właśnie dlatego te kieliski tolerują stopniowe, krótkotrwałe obniżenie temperatury nawet do 16 stopni. Kieliski te są rybkami stadnymi. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody, więc akwarium powinien mieć powyżej 40 litrów. Na jedną samiczkę kupujemy 2-3 samców. Korydoras panda osiąga do 5,5 cm długości. Ciało beczułkowate, różowo-pomarańczowe. Samice bardziej kręte niż samce. Płetwy kolorem zbliżonej do ciała. Płetwy grzbietową pokrywa czarna plama. U nasady ogona znajduje się szeroki czarny pas obejmujący brzuch i część grzbietową. Na głowie znajduje się czarny pas przechodzący przez oczy. Otwór gębowy w położeniu dolnym z 3 parami wąsików. Nie posiadają łusek, a ich ciało pokryte 2 rzędami płytek kostnych. Żyją do 10 lat. Tak jak inne korydorasy, wyposażony dodatkowy narząd oddechowy, dzięki temu mogą pobierać powietrze z nadtapli wody. Potrzebna jest dobra filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 30%. Jeśli rybki często podpływają pod powierzchnię wody, żeby oddychać, to znaczy, że trzeba zwiększyć aerację wody w akwarium. Rybą gęstą roślinność. Optymalne parametry wody to temperatura 22-23 stopni, pH od 6,5 do 7,5, GH od 4 do 15. Płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy. Kielisek panda to łagodna rybka, więc nadaje się do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z innymi kieliskami, razborami, tetrami, żywrotkami labiryntowymi. Natomiast nie rekomenduje się trzymać wraz z rybkami drapieżnymi, takimi jak akare, duże pielęgnice, pielęgnice z jezior Malawy i Tanganyika. Kielisek panda to wszystkożerne rybki, ale wolą pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, bodzieniem, ocznikiem, artynią. Można również karmić pokarmami mrożonymi i suchymi. Warto pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na pokarm suchy, to kupujemy tylko dla korydorasu. Warto też zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć od 45 litrów. Ważne, żeby podstawa akwarium była bardziej napominająca kwadrat niż wąski prostokąt. Zaleca się rozmnażać przewadę samców na jedną samiczkę 2-3 samca. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu. Podłoże nieobowiązkowe. Nawet bez podłoża uzyskamy lepszy efekt. Do akwarium wkładamy filtr. Potrzebna jest dobra filtracja i aeracja wody. Przed planowanym tarlem należy częściej karmić żywymi pokarmami, podmieniać wodę nawet do 50% na świeżą. Bodźcem do tarla w przypadku wszystkich kieliskowatych służy obniżenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy przy niższym ciśnieniu atmosferycznym. Do tarliska trzeba wrzucić trochę żywego rurecznika, żeby rybki nie zjadały ikrę. Po tarle rodziców trzeba przenieść do innego zbiornika, a do wody dodać błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno niebieski odcień. Trzeba usuwać każde zepsute ziarenko ikry. Wylek zależy od temperatury wody. Zazwyczaj to trwa od 4 do 5 dni. Pokarm startowy Artemia. Jak na rybek podróżnie można przestawić na drobny rurecznik.
Narybek rośnie szybko. Narybek polecane karmić 4-5 razy w dzień. Na tym wszystko. Dziękuję bardzo. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.